nogi! Broń! Kopa, spocznij! Protokół z posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii Bolszewików w Moskwie 5 marca 1940 roku. Ściśle tajne. Polecić NKWD ZSRR. Sprawy znajdujących się w obozach dla jeńców wojennych 14 700 osób. Byłych polskich oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, agentów wywiadu, żandarmów, osadników i służby więziennej, jak też sprawy aresztowanych i znajdujących się w więzieniach w zachodnich obwodach Ukrainy i Białorusi 11 tysięcy osób, członków różnorakich kontrrewolucyjnych organizacji, byłych obszarników, fabrykantów, byłych polskich oficerów, urzędników i uciekinierów, rozpatrzyć w trybie specjalnym. Ilu ich było? 2, 5, 8, 12 tysięcy. O Boże, nie myśleć więcej. O czym myślał, zanim umierał? Za szeregiem walący się szereg. Będziemy kiedyś wiedzieli, czy im się pożegnać dano. Jeden był jedynak u matki, a drugi u ojca ostatni. A trzeci popełnił zbrodnię i jeszcze jej nie zamodlił. U czwartego synek i żona, piątemu wielkość sądzona. Jak to być może? Najdroższy Staszku, dużo już razy próbowałam do Ciebie napisać, bo niczego bardziej nie pragnę, jak móc Ciebie zapewnić, że wszyscy jesteśmy zdrowi. Dzieci bardzo dobrze wyglądają, a tak urosły, że ich pewnie nie poznasz. Irka przyjechała tu z nami. Codziennie myślami jestem przy Tobie. Ciągle Ciebie wspominamy. Drogi mężu, zapytuję, czy powrócisz do rodziny. Drogi mężu, nie możemy doczekać się tej wesołej chwili, kiedy drogi mężu do nas zawitasz i do swoich dziadek. To nie gród wymarły. Sprzączki i guziki z orzełkiem w zerce, po miskach czerepów
robaków gonitwy, zgniłe zdjęcia, pamiątki, mapy miast i wsi. Ale nie ma broni. To nie pole bitwy. Może wszyscy byli na to samo chorzy. Te same nad karkiem okrągłe urazy, przez które do ziemi dar odpłynął Boży, ale nie ma znaków, że to grób zarazy. Jaka myśl, gdy klęczałeś, przeszyła ci czaszkę? Jaki obraz przed oczy, gdy chłód lufy w tył głowy? A uczucia, gniew, bezsilność, żal, rozpacz w jednym błysku sekundy. Nie ma świadków, a niebo przenikliwe i groźne. Drzewa długo szumiały, by wykrzyczyć te zbrodnie. Kochany synu, próbuję znów do ciebie pisać, bo nie przestaję się łudzić, że przecież uśmiechnie się do nas szczęście i odnajdziemy się nareszcie. Od twojej rodziny otrzymuję wiadomości. Tylko o tobie nic, a nic nie wiem. Codziennie wspominam ciebie i bardzo, bardzo tęsknię, a tu już tyle czasu upłynęło. Sercem całym całuję cię i bardzo oczekuję wiadomości. Twoja mama. Drogi tato, jestem głodny. Muszę do ciebie napisać, bo jest mi tu bardzo źle. Wczoraj wybuchł u nas pożar. Tato, ja już nie mam siły. Krążą pogłoski, że przyniosą nas do Chełmna. Tato, boję się. Niedawno była u nas w getcie selekcja. Przeżyłem. Jakiś tydzień temu dali nam cukierki. Nie spodziewałem się, że są one takie dobre. Idzie wiosna, wszędzie pachnie kwiatami, ale nawet tak piękny zapach nie potrafi wprowadzić nas w dobry nastrój. Kiedyś załapałem się na robotę. Była ona bardzo męcząca, ale opłaciło się, bo dostałem dość duże wynagrodzenie. Ale pieniądze się skończyły, a ja cierpię głód. Tato, z jednej strony chciałbym, żebyś tu był, ale z drugiej strony nie chciałbym, abyś cierpiał razem ze mną. Berlin, 13 kwietnia 1943. Ze Smoleńska donoszą, że miejscowa ludność wskazała władzom niemieckim miejsce tajnych egzekucji masowych wykonywanych przez bolszewików, gdzie GPU wymordowało 10 tysięcy polskich oficerów. Władze niemieckie udały się do miejscowości Kosogory, położonej o 16 km na zachód od Smoleńska, gdzie dokonały strasznego odkrycia. Znalazły dół mający 28 metrów długości i 16 metrów szerokości, w którym znajdowały się ułożone w 12 warstwach trupy oficerów polskich w liczbie 3000. Byli oni w pełnych mundurach wojskowych, częściowo powiązani i wszyscy mieli rany od strzałów rewolwerowych w tyle głowy. Poszukiwania i odkrycia nowych dołów są w toku. Pod już wykopanymi warstwami znajdują się nowe warstwy. Ogólnie ilość zamordowanych oficerów obliczona jest na 10 tysięcy, co odpowiadałoby mniej więcej całości korpusu oficerskiego polskiego, wziętego przez bolszewików do niewoli.